Dziś podpisaliśmy 4 umowy na łączne dofinansowanie prawie 7 milionów złotych. 2 umowy gminy Kielce. Jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, tutaj aplikowała po pierwsze gmina Kielce, drugi to był beneficjentem jest Technikum Spożywcze w Kielcach. Natomiast kolejne 2 umowy to jest powiat opatowski. W pierwszym przypadku powiat opatowski i szkolnictwo zawodowe dla swoich szkół. Natomiast druga umowa to jest na szpital powiatowy. Bardzo się cieszymy w ramach, jeżeli chodzi o powiat w Opatowie, to podpisał na kształcenie w zawodach IT, a natomiast jeżeli chodzi o sam szpital, to jest stworzenie dziennego domu opieki medycznej w Opatowie dla 20 osób. Tam wsparciem łącznie przez okres trwania projektu będzie objętych prawie 100 osób. Głównym celem jest to, aby osoby, które wychodzą ze szpitala, mogły w tym dziennym domu opieki medycznej dalej przebywać, poddawać się rehabilitacjom, niekoniecznie będąc 24 godziny w szpitalu. Natomiast jeżeli chodzi o projekty edukacyjne, one są o tyle ważne, ponieważ po pierwsze w branży IT, w drugiej w branży gastronomicznej brakuje osób wykwalifikowanych, techników w tych zawodach i dlatego bardzo się cieszymy, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się takie właśnie konkursy i projekty. Jest to wszystko oparte tak naprawdę na diagnozie, jaka została wywnioskowana z badań, które były przeprowadzone w firmach IT na terenie naszego miasta. Na tej podstawie wyłoniliśmy rzeczy, które powinny być wdrożone w naszych szkołach średnich, czyli mam tutaj na myśli i informatyka, i elektryka, które są potrzebne tak naprawdę pracodawcom. Dzięki temu wyłoniliśmy i programowanie, wyłoniliśmy kilka narzędzi, które są konieczne do tego, żeby ci uczniowie wychodząc na rynek pracy byli gotowi do podjęcia jej. Oprócz tego jeszcze dzięki tym środkom będziemy mogli i doposażyć obie te placówki, ale również wyremontować częściowo elektryka. Także są to ogromnie ważne środki dla miasta Kielce.